Moralność pani Durskiej. Akt pierwszy, scena piąta. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz, powiedz. Ja nic nie powiem, mamie. Poszła! Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz, a ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Ikiery piłeś. Ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. U, jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hasiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj, ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach, tak jak ty, jak ty. No, ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym... Mamciu, mamciu, Zbyszko powrócił. Cicho bądź. Jesteś? Jestem. I znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostań tu. Mam z tobą do pomówienia. Lecę z nóg. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela dogam. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki? Na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mamci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc... Jak ty wyglądasz? Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? A jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic? Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. No, sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłania. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, żasz. Ha! Przepraszam. To ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ha! No, a ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamę! Ja długów płacić nie będę. To już o tym później. Zbyszko! Zbyszko! Na tą cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunach włóczył. Było mnie chować mączką Nestla, podobno doskonała. No, nie martwiuchny się pani Durska. No i co mamcia chce, żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia. Myśl, to wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. No właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do? Tak, tak, do. Co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl? No, nawet takiego jak ja, Kołtuna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On na co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie.